Punkt o poranku, Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moimi gośćmi są oczywiście politycy, jest z nami Pani poseł Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani poseł, witam. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Państwo już widzą również Pana posła Marka Balta z Lewicy, europosła, witam serdecznie. Obok Pan poseł Ireneusz Raś, Centrum dla Polski, Koalicja Polska, witam serdecznie, dzień dobry Panie pośle. Dzień dobry. I tutaj tuż obok pana posła Ireneusza Rasia, pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, który reprezentuje stronę rządową. Witam serdecznie, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od tematu, myślę, że w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych okolicznościach prawdopodobnie najważniejszego, a jeżeli nie tylko najważniejszego, to na pewno jednego z najbardziej istotnych, czyli tematu naszego bezpieczeństwa. Rok mija od wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny. Takie podsumowanie miało miejsce w Ministerstwie Obrony Narodowej, również pan prezes Jarosław Kaczyński brał udział w tym porozumieniu. Przypomnijmy, wówczas wicepremier, który przygotowywał właśnie tę ustawę. Ale ja bym chciała zapytać Państwa o takie podsumowanie tego, co udało się zrobić w tym bardzo trudnym czasie, bo zakupy wojskowe to są procedury rozłożone na lata, czasami w ogóle na kilkanaście czy więcej lat. Tutaj to przyspieszenie musiało nastąpić ze względu na napięcie sytuacji za naszą wschodnią granicą, a w końcu też efekt pełnoskalowej wojny. Pani poseł Anna Milczanowska, pani poseł, jak pani patrzy na dzisiaj, na nasze bezpieczeństwo? No też w kontekście takich wypowiedzi, jak chociażby ostatnia wypowiedź przedstawicielki Pentagonu do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, pani Wallander, która powiedziała, że Polska wyłoniła się jako lider spośród sojuszników w NATO w Europie. Mamy duże szczęście, powiedziała przedstawicielka Pentagonu, że jesteśmy gospodarzem batalionowej grupy bojowej w Polsce. Tutaj podkreśliła po pierwsze tą szybkość zbrojeń Polski, ale po drugie też fantastyczną współpracę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pani poseł Anna Milczanowska. Rzeczywiście, bo to tak wygląda, pani redaktor, już dobrze, że pani zacytowała słowa tej pani Wallander z Pentagonu. One nie tak dawno wybrzmiały i tak jesteśmy odbierani, dlatego że z chwilą, kiedy przystąpił pan prezes, wtedy premier Jarosław Kaczyński razem z panem ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem do pracy nad tą ustawą, też różne głosy były. Pamiętajmy, że zanim jeszcze to nastąpiło, mieliśmy niejawne posiedzenie Sejmu, po którym no tak w sposób mało odpowiedzialny opozycja wyskoczyła przed stoliki dziennikarskie, mówiąc o tym, że Kaczyński straszył ich Rosją. I kto tutaj się nie pomylił, proszę Państwa, i kto miał rację. Bardzo dobrze, że ta ustawa później została przyjęta w takim konsensusie, właściwie ponad podziałami, i my ją realizujemy. I to nie jest takie krok po kroczku, dlatego że zaczęliśmy realizować ją z dużymi pieniędzmi, które przeznaczone są w tym roku na armię, na obronę narodową. To jest kwota około 140 miliardów złotych. Pamiętajmy, że jeszcze rok 2015 to było około 30 miliardów złotych, że mamy bardzo wiele umów podpisanych i już ten sprzęt do Polski ściąga właściwie w całym świecie. No, głównym naszym partnerem są tutaj Stany Zjednoczone, ale Korea Południowa, z którą zaczęliśmy współpracować w rozmowie. Pani poseł, ale ja zadam pytanie i zapytam, bo w tym, w kontekście i tej ustawy, ale też i szerzej w kontekście dozbrajania Polski, a tak naprawdę to chyba budowania w ogóle od podstaw nowoczesnej i dużej armii, bo przecież do tej pory te koncepcje wyglądały zupełnie inaczej. My mieliśmy mieć małą armię. Ja jeszcze nie tak dawno przypominałam na antenie wystąpienia, wywody generałów, którzy decydowali o kształcie armii, nie wiem, 10-15 lat temu. I oni w ogóle mówili, prognozując to, w jaki sposób się będzie sprawa bezpieczeństwa rozwijać, no opowiadali w ogóle
no, z dzisiejszej perspektywy jakieś niesamowite androny. W gruncie rzeczy nic się nie sprawdziło. Równie dobrze można było losowo wybranego, nie wiem, ucznia szkoły podstawowej zapytać o to, w jaki sposób będzie się świat rozwijał. I to pewno też by była równie trafna diagnoza. To jest rzeczywiście bardzo przykre, ale tak to naprawdę wygląda. Ta skala pomyłki jest po prostu druzgocąca. Skala pomyłki skandaliczna oczywiście dla ale tych pani, generałów, ale pani poseł, to teraz pytanie. Opozycja mówi tak, za późno. Za późno ten, powiedzmy, przyspieszony system, przyspieszona ścieżka zakupów dla wojska i rozbudowy armii została wdrożona. Jak pani poseł odpowie na ten zarzut, który się pojawia? Absolutnie nie jest nic za późno, pani redaktor, bo z chwilą, kiedy w 2015 roku wygraliśmy wybory, wtedy, kiedy ministrem obrony narodowej został pan Antoni Macierewicz, to rok 2016-2017 i lata następne już z panem ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, to przecież cały czas rozwijamy Wojsko Polskie, zbroimy siły nasze narodowe. Zmieniliśmy zupełnie filozofię co do tego. Trzeba było jednostki tworzyć. Te kilkadziesiąt jednostek zostało zlikwidowanych. Powstają nowe dywizje, te, które na przestrzeni lat były zlikwidowane. Wzmacniana cały czas ta wschodnia flanka NATO, gdzie niektórzy przerzucali. Przecież pamiętajmy, że zupełnie prawie opustoszona była wschodnia ściana, jeżeli chodzi o wojska, no bo generałowie ówcześni myśleli, żeby właśnie na zachód przerzucać. No to przed kim my chcieliśmy się wtedy bronić, pani redaktor? Więc wiele tych rzeczy zostało zrobionych łącznie ze sprzętem. I tu nie ma, że za późno. A ustawa o obronie ojczyzny musiała powstać, bo cały czas pracowaliśmy na archaicznym takim tworze ustawowym, więc musiała powstać nowoczesna, nowa ustawa. I ta armia nam się rozrasta, ona się zbroi. Rzeczywiście lada moment będziemy najsilniej armią w Europie i o tym nie mówimy my, tylko Polacy o tym mówią, Brytyjczycy, którzy mają silną armię. My widzimy, że wszystkie inne kraje Zachodu właściwie stanęły i teraz przyglądają się Polsce. Warto poczytać dzienniki francuskie czy dzienniki niemieckie, jak one patrzą na nasz kraj i mówią pozytywnie, dają pozytywne przykłady, podczas kiedy politycy, ich liderzy są krytykowani, więc tutaj Polska niewątpliwie jest liderem, jeżeli chodzi o NATO, tym takim prawdziwym partnerem Stanów Zjednoczonych, bo przywódcą tu nie ulega wątpliwości głównym, jeżeli chodzi o siły zbrojne paktu. Jest państwo z najpotężniejszą armią świata. To są Stany. Pan europoseł Marek Balt. Panie pośle, sfera bezpieczeństwa to jest sfera, w której większość elementów jest niejawnych. To, co do nas dociera, to oczywiście pewien obraz globalny, ale o szczegółach się po jakimś czasie często dowiadujemy. Teraz dowiedzieliśmy się, przy okazji zresztą rozmów na temat bezpieczeństwa Ukrainy, że Polska jako pierwsze państwo zaczęło stosować najnowocześniejszy system zarządzania obroną powietrzną, który został przygotowany na potrzeby armii amerykańskiej. System mobilny, bo taki stacjonarny w starszej wersji, on już działa w państwach NATO, ale ten najbardziej nowoczesny i właśnie mobilny, jeszcze nie zastosowany przez armię amerykańską. On najpierw pojawił się w Polsce. Wiemy również, że pojawił się w jakiejś części na Ukrainie. Jak pan poseł patrzy, przedstawiciel partii opozycyjnej, na budowanie polskiej zdolności obronnej przez ostatnie lata? Pani redaktor, na początek chciałem przypomnieć, że nad ustawą, o której pani mówiła rok temu, czy za poparciem tej ustawy, która zwiększała wydatki na obronność Polski do 3% PKB, również głosowała Lewica. Cała opozycja, ile sobie przypominam, głosowała chyba za tą ustawą. Dzisiaj w otoczeniu niestabilnym, mocno niestabilnym i mocno zagrażającym bezpieczeństwu Polski, Lewica popiera zbrojenia i budowanie silnej, bardzo odpornej armii na zagrożenia, które stanowi dzisiaj Rosja.
Inna polityka jest wtedy, kiedy przez 70 lat mieliśmy dosyć stabilne otoczenie i nie było ryzyk, nie było zagrożeń. Te ryzyka mogły być, ale one nie były tak bezpośrednio nas dotykające jak w tej chwili. No, panie pośle, litości, zimną wojnę i wyścig zbrojeń żeśmy mieli. No, jak pan to nazywa stabilną sytuacją, to ja dziękuję bardzo. Pani redaktor, no ale nie było zagrożeń. Wtedy, kiedy był wyścig zbrojeń, to mieliśmy 300 tysięcy żołnierzy albo chyba nawet 500 000 żołnierzy, ale później, kiedy... Nie, to my żeśmy nie mieli, to Rosjanie mieli u nas. No, panie redaktor, my też mieliśmy bardzo dużą armię, ale nie nowoczesną. I to trzeba po prostu o tym trzeba mówić. Ale jeśli chodzi o... Przejdźmy do teraźniejszych czasów. Ja bardzo popieram obecne zakupy polskiego rządu, choć chciałbym, żeby były bardziej transparentne, ale zdaję sobie sprawę, że w tej sytuacji opieramy się na strategicznym partnerze, którym są Stany Zjednoczone, i uważam, że dokonywane zakupy są adekwatne do sytuacji. Bardzo mnie również cieszy, że Polska nie tylko kupuje broń rakietową, ale również będzie kupowała licencje i będzie budowała pociski do tej broni rakietowej i krótkiego zasięgu do 500 kilometrów i średniego zasięgu do 5000 kilometrów, o czym słyszymy w różnych zapowiedziach, bo uważam, że tego typu broń jest narzędziem odstraszania i powinniśmy mieć wystarczającą ilość broni oraz możliwości produkcyjnych takiej broni, żeby móc odpowiedzieć natychmiast na zagrożenie. Tak? W taki sposób odpowiedzieć, żeby nikomu się nie chciało nam zagrażać. Bardzo również cieszę się z tych zapowiedzi dotyczących budowy reaktorów atomowych w Polsce, bo z intertekstu można wyczytać, że być może my nie powinniśmy rozwijać broni atomowej, ale być może w jakimś czasie będziemy zdolni do budowy broni atomowej w krótkim czasie. Tak jak Niemcy są zdolni do budowy broni atomowej w ciągu miesiąca, tak jak Korea Południowa jest zdolna do budowy broni atomowej w ciągu miesiąca i tak jak Japonia jest zdolna do budowy broni atomowej w ciągu miesiąca. Tego, co słyszymy, to Polska poprzez rozwój energetyki atomowej może również w jakimś okresie być zdolna do odstraszania. Ja absolutnie nie jestem za tym, żebyśmy posiadali broń nuklearną, ale powinniśmy być w jakimś czasie zdolni do odstraszania. Dobrze, ale panie pośle, bo to rzeczywiście jak się pana posła słucha, pan poseł ma bardzo wyklarowaną ocenę sytuacji i też tego, w jaki sposób Polska powinna się rozwijać, no ale gdy już też przysłuchuje się wypowiedziom innych przedstawicieli, również przedstawicieli pana partii, to mówiąc szczerze, już nie mam takiej pewności, bo pan poseł mówi jedno, rzeczywiście opozycja, w tym Lewica, poparły ustawę, ale na przykład na spotkaniu, które były zorganizowane przez byłych prezydentów, pana Kwaśniewskiego i pana Komorowskiego, żeby jednoczyć opozycję, była również narada przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa partii opozycyjnych i tam na przykład pan Zemke, który reprezentował już Lewicę, mówił, że wszystkiego jest za dużo, wyśmiewał hajmarsy, powiedział, że to w ogóle trzeba będzie porozwiązywać te kontrakty, a powiedział, że w ogóle większość to w hangarach będzie stało i to nikt tego nie utrzyma, a ta ustawa, którą pan przed chwilą mówił, że państwo poparli, to była nazywana podczas tego spotkania drenowaniem budżetu państwa i czymś, co doprowadzi Polskę do katastrofy finansowej i bankructwa. No jednym słowem, jakieś wielkie nieszczęście. No i teraz pytanie. Jak państwo się wypowiadają, to przepraszam, linią Lewicy jest wypowiedź pana europosła Balta czy pana Janusza Zemkę, bo ja na przykład nie wiem. A myślę, że wyborcy też by chcieli wiedzieć, bo to koncepcje, których nie da się pogodzić. Panie redaktor, ja się dzisiaj wypowiadam jako Marek Bald, europoseł, członek Lewicy. Nie pełnię żadnych funkcji dzisiaj w partii, ale jeśli wracając do tej konferencji, chcę pani wiedzieć, no to byli na tej konferencji, w tej konferencji brali udział byli politycy, nieaktywni politycznie. Jak to? Marek Biernacki,
No dobrze, ale ja mówię, Tomasz Siemoniak, pan generał Różański, trzy. To Szymon Hołownia, zresztą zaraz ale pana posła Ireneusza Rasia zapytamy kolegów, o to. Ja mówię o ludziach lewicy, to byli doradcy lewicy, ale proszę pamiętać, że każdy ma prawo mieć wielu doradców, którzy mówią różne rzeczy, mają różne poglądy, a człowiek mądry z tych poglądów wybiera to, co aktualnie jest potrzebne i realizuje taką politykę, jaka jest aktualnie skuteczna. Pytanie, co ma w głowie ten, który będzie wybierał z tych wypowiedzi. Dzisiaj skutecznym jest posiadanie dużej ilości broni i ja się zgadzam z panem Zemkę, oby ona stała w hangarach i była gotowa do użycia natychmiast. No ale właśnie pan Zemkę to trochę inaczej tłumaczył, bo mówił, że to jest bez sensu kupowanie tego, bo będzie stała w hangarach, więc tu jest jakby zupełnie inna rzecz. Ja widzę sens w tym, panie pośle, wszyscy byśmy chcieli, żeby wszystko stało w hangarach, żeby nikt niczego nie musiał wyciągać i żeby nikt nie musiał w ogóle używać. To by było najlepiej, ale świat niestety taki dobry nie jest i to widzimy na Ukrainie już od ponad roku. Pan poseł Ireneusz Raś z Centrum dla Polski, ale też Koalicja Polska o kampanii wyborczej będziemy rozmawiać i o tym, jak państwo, jak różne ugrupowania będą startować, w jakich konstelacjach, to dosłownie za moment, więc nie chciałabym, żebyśmy w to wchodzili, ale jak pan poseł patrzy, no właśnie, na ustawę, na ten system zbrojeń, ale też i jakie jest państwa stanowisko w sprawie dalszej odbudowy, tak naprawdę właśnie chciałam powiedzieć rozbudowy, ale tak naprawdę to odbudowy, bo przecież ustawa o obronie ojczyzny to jest w ogóle zupełnie nowa filozofia funkcjonowania armii, więc tu trudno mówić o rozbudowie, tylko o odbudowie. Pan poseł Ireneusz Raś, Centrum dla Polski, Koalicja Polska. Panie redaktor, szanowni państwo, myślę, że ta ustawa rok temu i to, co się stało przez rok po agresji rosyjskiej na Ukrainę, cała postawa nie tylko społeczeństwa, ale również polityków, pokazuje chyba jeden, to jest jedyny przykład, który pokazuje, że kiedy wszyscy strategicznie zgadzamy się z pewną koncepcją działania państwa, no to są wymierne tego efekty. I w tym zakresie ja to oceniam bardzo dobrze. To pokazuje, że oczywiście pani redaktor teraz może szukać pewnych wypowiedzi polityków opozycji czy rządzących, które różnią się od siebie, ale co do strategii, zgodźmy się, że jest zgoda na pewne działanie i dzięki temu taka opinia jest również międzynarodowa na temat polskich działań przez ten ostatni rok. Czy chwalić tą ustawę? Chwalić. Czy myśmy realizowali pewne działania w momencie, kiedy już się coś zdarzyło? Tak, bo ustawa, zaprezentował rząd projekt tej ustawy dopiero po agresji rosyjskiej. Wcześniej te działania związane ze zmianami w armii były przez nas rzeczywiście krytykowane. I tutaj odniosę się do jednej rzeczy. My, zdaje się, na każdej konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz i my wszyscy podkreślamy, że nie będzie zmian, takie, które były w historii krytykowane przez nas, że portfel zamówień na zbrojenia, który pozostawiliśmy po roku 2015 roku, wspomniany przez panią poseł Milczanowską, pan minister Macierewicz, że tak powiem, rozkręcił, przez to pewne kontrakty nie były realizowane. My uważamy, że wszystko to, co dziś rządzący wiążą ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, należy kontynuować. To jest taka z naszej strony, wydaje się, też determinacja i pokazanie, że polityka, szczególnie polityka bezpieczeństwa, powinna być horyzontalna, nieakcyjna, uporządkowana. Cieszę się z opinii naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, którzy mówią, że Polska dobrze odczuwa pewne procesy i umie się szybko do nich dostosować. I to jest możliwe tylko dlatego, że po prostu
i jesteśmy tutaj jednomyślni jako klasa polityczna. Rzeczywiście te oceny są wręcz entuzjastyczne, ale panie pośle, to ja w takim razie zapytam, bo pan mówi o tym, że to powinno być horyzontalne, czyli zmieniamy, idziemy dalej bez przecinania, bez jakichś gwałtownych ruchów, wszyscy kontynuują i jakby dokładają swoje, tak to rozumiem. Tak. Ale gdyby pan wskazał, bo co do tego przyznam szczerze, mam też problem z uzyskaniem konkretnej odpowiedzi. Jaki zamysł, jakie argumenty stały za tym, żeby główną obronę państwa polskiego lokować na zachód od linii Wisły? To znaczy, jaki zamysł stał za tym, żeby uznać, że wschodnia Polska będzie terenem jakiejś ultra niszczącej walki, wyniszczającej walki o zachowanie połowy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy, pan wie, jaki to zamysł za tym stał, jakie argumenty? Nie wiem, pani redaktor, nie jestem tym generałem, którego pani przywoływała, albo generałami, którzy decydowali za takim kształtem. Natomiast, ale wie pan, powiem tak, to, w Polsce nie generałowie o tym decydują. W Polsce generałowie to proponują, ale decydują politycy. I no tak się składa, że pan był w tej formacji, która decydowała. Pana kolega, wówczas klubowy, dziś nie, ale dziś potencjalny koalicjant rządzący, no tak to rozumiem, z państwa wypowiedzi o tym decydował i premier, którego też pan popierał. Więc jakby pan sobie nie zadaje pytania, dlaczego to tak było, znaczy w ogóle to pana nie interesuje, bo mnie, przyznam szczerze, ja to pytanie zadaję do znudzenia i jeszcze nikt mi na to pytanie nie odpowiedział. Wszyscy jeżeli mówią, że nie chce, wiedzą. To ja pani odpowiem. Ja może odniosę się do tego pytania wprost. Ja uważam, że ani ja, ani pani nie jesteśmy ekspertami i nieraz to, co się wydaje na pozór niezrozumiałe, może być skuteczne. Mówiliśmy o systemach obronnych, które nie działają na 2 kilometry czy na 100 kilometrów, tylko są średniego i dalekiego zasięgu i rozumiem, że każda z tych decyzji również wtedy podejmowana była uzgadniana z naszymi partnerami z NATO i wydawało się to na tamte czasy koncepcją dobrą. Dzisiaj ona jest oczywiście zmieniana, jest zmieniana we wszystkich krajach NATO w Europie, również zmieniane są akcenty i strategiczne. No, ale przyznam, że, przepraszam, a pan NATO zna taki kraj w Europie Zachodniej, który by się bronił od połowy? Proszę? Pan zna inny taki kraj, który by miał system obrony od połowy? Nie, na pewno nie było to tak liczone, że mamy się bronić od połowy. Panie redaktorze, ale no przepraszam, ale jak proszę, nie ma wojska. Ale nie wiem, no wie pan, nie. Pan jest w tej akurat to jest trudnej sytuacji, że ma pan pana Różańskiego, dziś emerytowanego generała, który jest politykiem, tak, po prostu, jest przedstawiony jako przez waszego koalicjanta jako najlepszy ekspert od wojskowości, rozumiem, tym samym pretendent do jakichś stanowisk decyzyjnych. I on mówi, że to fantastyczna koncepcja. Dziś to mówi. Nie mówi to, nie wiem, 3 lata temu, 5 lat temu. Musi pani pytać pana generała Różańskiego. Ale pana to nie interesuje? Proszę? Pana to naprawdę nie interesuje? Nie, bo ja nie, tak nie. Pytam, no ja nawet ja przedstawiłem, pani redaktor, ja przedstawiłem nasze stanowisko, ono jest dość często powtarzane i tu konsekwentnie będziemy pilnować, żeby tak było i żeby inne pomysły w tej dyskusji odchodziły ad kalendarz. I pan minister Tomasz Rzymkowski, który reprezentuje stronę rządową, panie ministrze, jak pan patrzy też i no właśnie, też na ten konsensus jest, nie ma go, czy jest taki, raz jest, raz go nie ma w sprawach obronności w tych trudnych i wymagających czasach, zupełnie innych.
Moje zdanie jest takie, że przyjęta w ubiegłym roku ustawa o obronie ojczyzny jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą ustawą uchwaloną w Sejmie IX kadencji. Jest owocem przede wszystkim bardzo wnikliwej analizy sytuacji politycznej na świecie, ale również potrzeb obronnych państwa polskiego. I wskutek tej bardzo dobrej diagnozy powstał bardzo dobry projekt ustawy, który spotkał się z aprobatą praktycznie wszystkich sił politycznych, kilku dosłownie posłów można policzyć na palcach obydwu rąk, głosowało przeciw bądź wstrzymało się od głosu przy tej ustawie. Ta ustawa zmienia zupełnie jakby koncepcję funkcjonowania Wojska Polskiego. Przez ten miniony rok, odkąd ustawa weszła w życie, Wojsko Polskie zmieniło się radykalnie od kwestii związanych z formułą zatrudniania żołnierzy, formą służby wojskowej, poprzez liczne zakupy, też decyzje dotyczące lokowania, znowu tutaj odniosę się również do kwestii wschodniej Polski, tam gdzie rzeczywiście te jednostki wojskowe były likwidowane. Teraz decyzjami pana ministra Błaszczaka te jednostki wojskowe wracają na wschód Polski, tak żeby właśnie bronić wschodniej Polski. I moim zdaniem ta ustawa wpisuje się w to, co starożytni Rzymianie bardzo słusznie ukuli. Znaczy, no, si vis pacem, para bellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jesteśmy w takim, powiedziałbym, miejscu świata i Europy. W takim momencie, kiedy to chyba nikt nie ma wątpliwości, jakim państwem jest Federacja Rosyjska, jakim niebezpiecznym człowiekiem jest Władimir Putin, że należy wzmacniać potencjał obronny państwa polskiego, a tym samym też pokazywać innym państwom członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego, że my serio traktujemy nasze bezpieczeństwo i naszych sojuszników. To jest rzecz absolutnie niezwykle ważna, a to jest dopiero początek funkcjonowania tej ustawy, która zakłada wieloletni proces modernizacyjny Wojska Polskiego. I tu się zgodzę z tymi głosami, które były przede mną, zwłaszcza pani poseł Milczanowskiej. Rzeczywiście opinia publiczna Europy Zachodniej bardzo nas chwali i upatruje, że Polska będzie tym, można powiedzieć, gwarantem bezpieczeństwa tej części Europy. No właśnie, jeśli ta ustawa zostanie zrealizowana, o to też zapytam, bo o tym dość też już od dawna tak naprawdę, bo od tego szturmu na polską granicę od strony Białorusi mówi wprost ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, pan minister Tomasz Szatkowski, który mówi, że właśnie tamta sytuacja jakby kompletnie zmieniła też postrzeganie i myślenie o Polsce przez wiele państw, bo wówczas jakby zachowaliśmy się racjonalnie, nie prosząc od razu o, a tak naprawdę to w ogóle nie prosząc, o taką pomoc bezpośrednią NATO i zaangażowanie, i jakby uznaliśmy, że jesteśmy to w stanie zrobić. Pan minister Szatkowski mówi, że on widział i słyszał, jak to było docenione, że jakby Polska niemalże automatycznie zbiorcy bezpieczeństwa stała się dawcą. I to jakby, no, to było jeszcze przed wybuchem wojny, a później już ta sytuacja w ogóle się inaczej potoczyła. Dziś tych wypowiedzi, ja zacytowałam jedną wypowiedź przedstawicielki Pentagonu, ale przecież to są wypowiedzi, to są pisma Departamentu Stanu, to są wypowiedzi podczas przesłuchań różnych amerykańskich wysokich urzędników państwowych przed Kongresem. Przecież każdy, tak naprawdę każdy zakup broni amerykańskiej musi być poprzedzony systemem, wielostopniowym systemem zgód, więc tych wypowiedzi tak naprawdę entuzjastycznych wobec Polski, również przedstawiających, bo takie też są, Polskę jako filar stabilności, także demokracji i gospodarki w Europie, bo takie opinie też są formułowane chociażby przez Departament Stanu. Tego jest bardzo dużo. Jak pan minister patrzy, tak krótko, na to właśnie jeszcze na ten czas przedwojenny, wtedy kiedy była ta już... kiedy mieliśmy do czynienia z eskalacją działań hybrydowych na naszej wschodniej granicy i wówczas też taka bardzo twarda postawa polskiego państwa w tej sprawie.
No wtedy my wykazaliśmy się dojrzałością i też bym powiedział znajomością perspektywy przyszłej. To znaczy dzisiaj można śmiało powiedzieć, czemu Aleksandr Łukaszenka wraz z Władimirem Putinem zdecydowali się na po pierwsze przywiezienie na terytorium Rosji i Białorusi przybyszów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej. To miało na celu wywołanie w Polsce nastrojów antyimigranckich, to miało sparaliżować funkcjonowanie naszego państwa, co miało uniemożliwić ewentualne przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Tak się nie stało wskutek zdecydowanej reakcji państwa polskiego, zwłaszcza Straży Granicznej, ale również warto podkreślić rolę tutaj Wojsk Obrony Terytorialnej. Znaczy, gdyby Antoni Macierewicz nie stworzył tego piątego komponentu polskich sił zbrojnych, to polskie formacje mundurowe, które strzegły polskiej granicy, mogłyby liczyć tylko na siebie, a tak to wielka mobilizacja i zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej spowodowało, że ta granica no dziś już jest bardzo stabilna. Wówczas w 2021 roku jesienią, kiedy ten szturm się rozpoczął, to była szczelna dzięki właśnie tym żołnierzom. My pokazaliśmy całemu światu, że patrzymy z perspektywą, że mamy bardzo dobre rozpoznanie sytuacji. I proszę też zwrócić uwagę, my jako Polska zawsze zwracaliśmy uwagę na zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Zawsze z niepokojem patrzyliśmy na naiwność państw Zachodu. Zawsze krytykowaliśmy jakiekolwiek alianse gospodarcze, militarne i polityczne z Federacją Rosyjską. No, panie ministrze, czy zawsze to ja taka pewna nie jestem jako Polska? Mówię o tej naszej stronie, o tej prawicowej stronie Prawa i Sprawiedliwości. Na to zawsze zwracaliśmy uwagę. Natomiast niestety, no byli polscy politycy, którzy robili różne układy z Federacją Rosyjską i z Władimirem Putinem. No, nie będę wymieniał z nazwiska, wszyscy widzę doskonale. I tutaj stawiamy kropkę, zmieniamy temat, bo kampania w pełni pewno do wakacji będzie się mocno rozkręcać i musi wybrzmieć przynajmniej takie główne jej przekazy, bo bez względu na to, że do wyborów zostało niewiele czasu, to zawsze wakacje są jakimś takim lekkim uśpieniem i to bez wątpienia również na kampanię wpłynie, ale mamy porozumienie po stronie opozycyjnej. Polskie Stronnictwo Ludowe razem z partią Polska 2050 będą tworzyć wspólny komitet wyborczy, koalicję wyborczą. Później mają funkcjonować oddzielnie już w polskim parlamencie. Pan poseł, może pierwszy, Ireneusz Raś z Centrum dla Polski. Panie pośle, jak pan przyjmuje tę decyzję? No ja cieszę się, że do niej dochodzi, bo na stronie rzeczywiście opozycyjnej chyba już ponad rok trwały rozmowy, dyskusje, w jakim układzie ta strona opozycji będzie reprezentowana w tych wyborach parlamentarnych. My od dłuższego czasu, jak państwo wiecie, pracowaliśmy, rozmawialiśmy z Szymoną Hołownią, z jego partią. Stało się nie tylko porozumienie, to takie programowe, które ponad miesiąc temu zawarliśmy, a teraz już polityczne. Idziemy razem do wyborów. Oczywiście to nie jest zamknięta sprawa. Będziemy być może dopraszać jeszcze inne ważne osoby. Ale to, panie pośle, ja dopytam w takim razie, jak według pana, w pana opinii, czy to już to, co w tej chwili się wykrystalizowało, jeżeli przyjąć to zawarcie umowy pomiędzy PSL-em, czy szerzej Koalicją Polską, a Polską 2050 już jako definitywnie zawarte i tutaj już nie będzie żadnych rozdźwięków później, czyli nie będzie rozpadu. Czy pana zdaniem już w tej chwili właśnie w takiej formie opozycja będzie startowała, czy też uważa pan, że tu jeszcze jakieś zmiany mogą zajść? No,
3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu pan przewodniczący Donald Tusk mówił z takim wyrzutem, że jeszcze będą, przepraszam, również państwo prosić, żeby być na wspólnej liście, bo się okaże, że 2-3 miesiące przed wyborami wasze notowania są tak niskie, że będziecie, tam chyba padło słowo, błagać, żeby was wziąć na wspólną listę. No więc jak pan na to patrzy? Ja na każde tego typu jałczenie nie reaguję. To rozumiem, że były wypowiedzi, które miały skłonić do pewnej koncepcji, ale była koncepcja rzeczywiście Donalda Tuska. Była nasza. A ona już koncepcja. Jest passé? Nie ma jej tej koncepcji? Ona jest passé. No, zawarliśmy jasny sojusz. Na naszych listach mogą pojawić się osoby z dużym potencjałem rozpoznawalności, ale wydaje się, że to nie będą już instytucje, które będą dołączać do nas, tylko raczej osobowości, które będą wchodzić ze swoim potencjałem do krajowej polityki. Mówię tutaj o znanych samorządowcach. I to jest naprawdę wystarczająca rzecz, żeby uczciwie iść do wyborów z takim przesłaniem, że jest ta trzecia droga, jest ten trzeci wybór, że od ściany do ściany nie musimy się odbijać, tylko będzie coś, co wreszcie będzie kończyć z tym wielkim podziałem między Polakami jednymi i drugimi. Wiemy, że nieraz nie da się słuchać tej kłótni między Polakami, która skłóca Polaków polityka. My chcemy troszeczkę ten ton, szczególnie, że mamy tak niebezpieczne czasy, o których mówiliśmy w pierwszej części programu. Chcemy troszeczkę ten ton zniżyć, zająć się sprawami ważnymi dla reformowania i finansów publicznych, i życia społecznego. Na to będziemy stawiać mocniej. I myślę, że to świeże spojrzenie ludzi Hołowni, ale doświadczenie polityków Koalicji Polskiej, to jest dobry miks, dobra propozycja dla wyborców. Pani poseł Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jak pani patrzy na to, co dzieje się po stronie opozycyjnej? Ja za chwilę oczywiście zapytam też panią poseł o to, co dzieje się po stronie Zjednoczonej Prawicy i wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale na moment, na początku ta ocena sytuacji u konkurencji. Czy pani zdaniem to już jest ten wariant, który dotrwa do wyborów, czy też tu jeszcze, no, w nawiązaniu do tego, co mówił Donald Tusk, coś się jeszcze może wydarzyć? Nie słyszymy pani poseł. Mam nadzieję, że się uda nam za chwilę usłyszeć. A teraz? O, tak, jest, już, o, już się udało. Tak bardzo, jest. To nie, bardzo, niechcący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo i przepraszam. Panie redaktor, wsłuchując się tutaj w wypowiedź pana posła Rasia, ja uważam, że to jeszcze nie koniec. No, w taką sobie koalicję wymyśliło i PSL, i Hołownia. Ale co pani myśli, pani poseł, że to jest to, co Donald Tusk mówił, że jeszcze przyjdą po prośbie na 3 miesiące przed wyborami? Wie pani co, ja tak jak obserwowałam sondaże, to zarówno i PSL, czy tam Koalicja Polska miała, no, około 10%, nie, Hołownia miał około 10%, PSL miał około 7%, czyli no, osobno mieli więcej niż to, co im teraz dają razem sondaże. Ale to jest ich sprawa. Jeżeli ogłoszona już będzie oficjalnie ta koalicja, oby się tylko pozbyli takich ekspertów jak niejaki pan Różański, to byłoby dobrze, fałszywych ekspertów. Pani redaktor, ja myślę, że po ogłoszeniu oficjalnej koalicji Donald Tusk będzie zacierał ręce i od nowa będzie coś kombinował i majstrował po stronie opozycji, tworząc jakby jeszcze inną listę. Zresztą widzimy, co się dzieje. Być może, że nastąpi zmiana lidera po stronie Platformy Obywatelskiej, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W 2020 roku tak wycofano panią marszałek Kidawę-Błońską. Ale naprawdę, pani poseł, pani myśli, że to takie ostatnio, które no, parę tygodni temu, z 2 tygodnie temu nastąpiło takie, to
pokazanie współpracy, ale ta współpraca miała między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim wyglądać tak, że pan Donald Tusk uroczyście wymienił wszystkie problemy ratusza z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i zastanawiał się, jak to jest, że jest ich tak dużo. No, przyznam szczerze, że ten rodzaj przedstawienia nowego otwarcia między obu panami, to można tak różnie interpretować, bo być może są tacy, którzy rzeczywiście pomyślą, że się pan Donald Tusk no po prostu zasmucił tym gnębieniem, w cudzysłowie, ratusza warszawskiego, no ale drudzy mogą myśleć, że to jednak trochę nie tak wygląda i że to tak było w bardzo uroczystym tonie, ale pokazanie, że jednak Rafał Trzaskowski to nie jest najlepszy jego następca, bo w ogóle następcy być nie powinno. Pani redaktor, no ale do tego przez lata jesteśmy przyzwyczajeni, że pan Tusk niszczy wszystkich liderów, którzy gdzieś tam wyrastają przy nim albo może samodzielnie, no wszyscy byli odsuwani i niszczeni po drodze. Tych nazwisk jest bardzo dużo i takich, co prowadzili Platformę i wprowadzali ją z niezłymi wynikami, choć ostatnimi laty Platforma przegrywała. No pan Donald Tusk w określonym celu został przysłany tutaj do Polski. No. To nie ulega wątpliwości. Z tego, że Donald Tusk jest w skuteczny sposób eliminuje konkurentów wewnątrz własnej partii, zarzutu bym mu jednak nie czyniła, bo nie sądzę, żeby to była cecha wyjątkowa Donalda Tuska. Każdy lider, jak ma być skuteczny, no to powinien też swoją władzę umacniać. Donald Tusk to robi. Ale pani poseł, Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona, to znaczy Solidarna Polska na listach wspólnie razem z Prawem i Sprawiedliwością i innymi mniejszymi ugrupowaniami, czy też Solidarna Polska, to jest jeszcze temat otwarty. Panie redaktor, Zjednoczona Prawica zostanie zjednoczona, z pewnością razem pójdziemy do wyborów, tak jak w 2015 roku, jak w roku 2019 i te wybory wygramy, jak widzimy, z wielką ofensywą. Czyli pani poseł ze spokojem patrzy na to, co mówią politycy Solidarnej Polski, jak sygnalizują, bo to też nie są takie twarde wypowiedzi, ale puszczają oko, że są gotowi, jakby coś na samodzielny start. Pani redaktor, no widzę to, czytam, obserwuję, rozmawiam też z kolegami z Solidarnej Polski, może już niedługo z Suwerennej Polski, bo też słyszymy o tym, że tak, słyszymy, że 3 maja zdaje się, że nazwa ugrupowania może się zmienić. Właśnie 3 maja prawdopodobnie oficjalnie już padnie zmiana nazwy partii, ale ja sądzę, że my będziemy razem szli na listach zjednoczeni po wygraną. Marek Balt z Lewicy. Panie pośle, czy pan 4 czerwca na marsz się wybiera? Marsz, który zwołał pan przewodniczący Donald Tusk. Panie redaktor, jeśli mogę krótko do poprzedniego pytania, bo pani zadaje to pytanie, jak mówi często, dlaczego nie mamy zgrupowanych wojsk na wschodzie. Po pierwsze, jeśli tam byśmy zgrupowali wojska, to byłaby natychmiast odpowiedź po drugiej stronie granicy. Jeżeli na wschodzie zgrupowalibyśmy 100 tysięcy żołnierzy przy granicy z Białorusią i Rosją, natychmiast po drugiej stronie mielibyśmy 100 tysięcy żołnierzy. To na tym polega odstraszanie i eskalacja bądź deeskalacja. Do tego, gdybyśmy mieli wojska i bazy logistyczne w odległości mniejszej niż 40 kilometrów od granicy wschodniej, one mogłyby zostać zniszczone salwami artyleryjskimi w ciągu kilku minut. Do tego, biorąc pod uwagę czas lotu Iskanderów z Nie, panie pośle, przepraszam, ja patrzę, 9:48, nie chcę wchodzić, okay. Poprosiłabym reżyserkę o pokazanie mapy, byśmy liczyli odległości, gdzie dobrze, bazy na Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w to, panie pośle, przepraszam, to trochę już niestety, panie pośle, bardzo pana lubię, ale w kategorię bajkową teraz wchodzimy, mało rzeczywistą, ale... Panie pośle, 4 czerwca. 4 czerwca. Czerwca mam inne obowiązki, nie będzie mnie na tym marszu. Ale to definitywnie? Myślę, że moich kolegów tam się wybierze. Definitywnie pana nie będzie? No, ja mam coś zaplanowane. Bardzo ważne, rozumiem. Ważną rzecz, mnie nie będzie, ale dobrze, nie wykluczam, że część z moich kolegów tam się wybierze. Ja życzę kolegom z PSL-u, panu Rysiowi i
koalicji z panem Hołownią, dobrego wyniku. Jeśli pójdziecie w koalicji, to proszę uważać na 8%, bo to jest zawsze ryzyko. No na razie mamy zapowiedź, że w koalicji, ale panie pośle, to ja w takim razie zapytam, zadam również panu, posłowi. Lewica się również konsoliduje i będzie budowała listy. Panie pośle, czy pana zdaniem, zadam również panu to pytanie, bo myślę, że ono jest no, w tym momencie dość istotne. Czy pana zdaniem ten kształt, który teraz widzimy po stronie opozycyjnej, to jest już to, co dotrwa do wyborów? Czy tutaj jeszcze pan uważa, że jakaś dalsza konsolidacja może nastąpić, czy już nie? Jednym słowem, to jest jaka koncepcja, tak? Panie redaktor, to, co się stanie, będzie wynikało od słupków z poparciem, które będą miały... Czyli jednak wraca pan do tego, co mówił Donald Tusk, że będzie spadać... Nie, ja nie wracam do tego. Redaktor, w polityce, dopóki nie ma ostatecznej decyzji, mogą się wydarzyć różne rzeczy. Na dzień dzisiejszy notowania różnych partii politycznych wskazują na pójście w trzech blokach. Ale jeśli te notowania będą się zmieniały, to myślę, że partie polityczne i liderzy będą na to reagowali. Nie widzę po stronie opozycji samobójców, widzę rozsądnych ludzi, którzy podejmują rozsądne decyzje. Dlatego dopóki listy nie zostaną zarejestrowane, również nie możemy wykluczyć tego, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica pójdzie w dwóch osobnych blokach, bo o tym też część polityków Solidarnej, a za chwilę jak to Samodzielnej czy Suwerennej, przynajmniej takie są zapowiedzi nieoficjalne. Suwerenna Polska może też suwerennie stworzyć swoje listy wyborcze, o czym część suwerennych polityków Zjednoczonej Prawicy mówi. Więc poczekamy, zobaczymy. Dzisiaj wszystkie warianty w mojej ocenie jeszcze są możliwe. A to w takim razie dopytam pana europosła jeszcze, jak idzie ustalanie, no, te podziały miejsc i okręgów przy tak zwanym pakcie senackim. Ja pamiętam, że jak chyba z 3 tygodnie temu rozmawiałam z panem, z jednym z przedstawicieli, jednym z posłów Lewicy, to mowa była o tym, że około połowa okręgów jest już jakoś zagospodarowana, a ta druga połowa czeka. Panie redaktor, szczęśliwie obecnie dla mnie i dla moich nerwów nie biorę w tym udziału. A to takie, nerwy są, panie pośle? Ja myślałam, że to tak, bo to do tej pory słyszeliśmy, że to tak wszystko idzie w zasadzie jak w najbliższej, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, rodzinie, ale takiej kochającej się rodzinie. Nie zna pani tego powiedzenia, jak to się mówi, jak to idzie w najbliższej rodzinie. Oczywiście idzie bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, ponieważ jestem pewien, że pan senator Wojciech Konieczny już jest na pewno ustalony z Częstochowy i tak, tutaj też tak słyszałam, że Częstochowa jest podobno już zaklepana. Była pierwsza i nie było dyskusji na ten temat, więc cieszę się z tego. To jeszcze pan minister Tomasz Rzymkowski. Panie ministrze, to krótko w takim razie, bo mamy do pana jeszcze jeden temat, ale krótko na temat kampanii wyborczej. Ten układ, który teraz widzimy, to właśnie jak pan ocenia? Trwały, nietrwały? Coś się jeszcze wydarzy? Czy może być tak, że jednak... No, być może, bo w niektórych momentach ta polityka największej, czy działania, wypowiedzi największej partii opozycyjnej były takie dość agresywne. Nawet Lewica bardzo mocno mówiła o tym, że chodzi o to, żeby odebrać, jakby żerować na tym elektoracie lewicowym również. Czy pana zdaniem koncepcja jednej listy to już jest coś, co zostało skutecznie wybite z głowy, no przynajmniej Donalda Tuska, bo chyba on był jednym z największych zwolenników tej koncepcji, ale być może też ten krok był szerszy. Na pewno widać to było w mediach. Są media, które są wielkimi pasjonatami tej koncepcji. Jak pan minister uważa, czy to jest już kompletnie przeszłość?
Uważam, że nie, paradoksalnie. Aczkolwiek jeśli miałbym stawiać, to stawiam, że będą 3 komitety opozycyjne albo 4. Natomiast nie wykluczałbym rzeczywiście jednej listy w sytuacji, kiedy sondaże koalicyjnego komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Hołowni zjadą w okolice 8%, to wtedy może być nerwowość. Tak samo w przypadku Lewicy. A dlaczego, dlaczego pan, przepraszam, to ja dopytam, a jakiego pan tutaj zagrożenia właśnie dla tego nowego bytu wyborczego upatruje? Co może być? No bo powiedzmy tak, Szymon Hołownia bardzo dobry wynik osiągnął. Aż bije po oczach. Znaczy, no mamy PSL, który przynajmniej w wersji deklaratywnej chce bronić polskiego rolnictwa, chce bronić tradycyjnych polskich wartości. A z drugiej strony mamy Szymona Hołownię, który uważa, że rolnik to jest sadysta, bo hoduje zwierzęta. Wszystko ma być eko. Mamy jeździć elektrycznymi samochodami, spaliny są złe. No, to jest połączenie wody z ogniem. I za chwileczkę to trafi pod polskie strzechy, że mamy do czynienia z jakąś gigantyczną mistyfikacją, no bo połączenie programów Polskiego Stronnictwa Ludowego, co by nie mówić formacji chadeckiej, odwołującej się do tradycji ruchu ludowego 150-lecia, a tutaj mamy, powiedział, skrajnie zieloną, ekologiczną indoktrynację na wzór państw. No ale wie pan, panie ministrze, może tu będzie pewien podział. Jedni będą mówić do jednych wyborców, drudzy do drugich i suma będzie korzystna. Być może taka jest kalkulacja. Halo, halo, czy pana ministra słyszymy? Halo, halo? Odebrało panu ministrowi głos. No ale ja miejmy nadzieję, że jednak... Pan minister nie zaprzeczy, że spaliny są złe. Pani redaktor, że wchodzi w buty nie swoje. Niech zadba o swoją koalicję, którą trzeba tam jakoś wiązać ze Zbigniewem Ziobro i jak dobrze go posłucha 3 maja, co powie Zbigniew Ziobro na tym... No ale wszyscy będziemy słuchać. Panie pośle, a czy pan w takim razie dostrzega to zagrożenie? To szybciutko pan poseł Ireneusz Raś. Czy pan poseł dostrzega to zagrożenie? Że to są jakby troszkę momentami, to rzeczywiście dość odmienne przekazy. Panie redaktor, nie jesteśmy jednym ugrupowaniem politycznym. Ani Koalicja Polska, ani Szymon Hołownia nie splatają się w jeden organizm polityczny. I jest to koalicja. Na tym to polega. Jest ten wyższy próg, którego się absolutnie nie boimy. Jest to w tej chwili stabilne. Z naszych badań wynika stabilne 15-16%. Naszym celem jest dążenie do 20%. Oczywiście, czy się to wszystkim podoba? No nie podoba się ani jednym, ani drugim. Bo naszym zamierzeniem jest jako budowa tego w centrum porozumienia, aby dać ofertę zarówno osobom, które są po jednej, jak i po drugiej stronie tej dyskusji politycznej. I chcemy zabierać tak samo ugrupowaniom centro na lewo, jak i centro na prawo. W związku z tym taka będzie oferta. Oferta spokoju polegająca na tym, że my właśnie... Ale panie pośle, ja przepraszam, ja mam wrażenie, że taka oferta już była. Ona się nazywała Koalicja Europejska i tam rzeczywiście, to ja pamiętam, że jak była przedstawiana, to też miała je i tym coś dać, i tamtym coś dać. Koalicja Europejska była za szeroko. Za szeroko. I pękło, za bardzo rozparte. Według analiz wszystkich politologów, jedyne dwie formacje, które mogą zrobić to porozumienie centrum, w centrum, to jest właśnie porozumienie Kosiniak-Hołownia. To się stało, cieszę się bardzo. Idziemy do przodu, startujemy. Dobrze, jest z nami znowu również głosowo, dźwiękowo pan minister Tomasz Rzymkowski. Panie ministrze, to ja już zapytam, bo spoglądam na zegar, mamy dosłownie chwilę. Pan przewodniczący Donald Tusk powiedział o tym, że pan minister Czarnek mówi o likwidacji karty nauczyciela, a jak on to słyszy, to on by zlikwidował i tutaj już nie dopowiedział, no ale każdy z nas chyba wie, kogo by zlikwidował. Później mówił, że
prosił swoich zwolenników, żeby go trzymali, bo jak go nie utrzymają, to być może właśnie będzie chciał likwidować. Ja przypomnę, że wcześniej mówił o tym, że dostaje furii, jak słyszy, że PiS może coś dobrego zrobić, więc generalnie takie stany emocjonalne pan przewodniczący lubi podkreślać, ale jak pan patrzy na to, że pan minister Czarnek ma być zlikwidowany, bo to taka, przyznam szczerze, ja nie pamiętam takiej wypowiedzi o likwidacji człowieka. Znaczy, panie redaktorze, bardzo krótko, no ja jestem doktorem, ale nauk prawnych, to trzeba psychiatrę zapytać o ten stan emocjonalny i co tutaj należy zrobić z problemami Donalda Tuska. No to jest, bym powiedział, wpisujące się w kontekst powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. To znaczy ta teutońska brutalność, agresja, dehumanizacja przeciwników politycznych i podbijanie tego bębenka emocjonalnego do zenitu. To znaczy trudno jest znaleźć na polskiej scenie politycznej innego polityka, który by tak podbijał emocje w roku wyborczym jak Donald Tusk. Nie ma drugiego takiego. Natomiast jeśli chodzi o kartę nauczyciela, my zapowiadamy zmianę podstawy regulacji zawodu nauczyciela. Może to się nazywać nadal kartą nauczyciela, natomiast ta ustawa łatana niczym droga gminna już pewnie z 70 razy, wymaga po prostu przeredagowania na nowo, bo ona też redakcyjnie fatalnie wygląda. Tam mamy kilkadziesiąt jednostek redakcyjnych w jednym artykule. To trzeba napisać na nowo, poukładać, przede wszystkim odchudzić pragmatykę zawodową nauczycieli, tak żeby była czytelna i dla samych nauczycieli, i dla tych niepedagogicznych pracowników oświaty. I tutaj stawiamy kropkę, bo już na ten temat czasu nam nie starczy na dyskusję. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, pan europoseł Marek Balt z Lewicy, dziękuję pan bardzo. Poseł Ireneusz Centrum dla Polski, dziękuję, Koalicja dziękuję, Polska dziękuję. I pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister dobrej edukacji niedzieli. I nauki byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję. Oczywiście dziękuję. Dobrej niedzieli życzę, ale gorąco zachęcam. Proszę przynajmniej część tej niedzieli spędzić z Telewizją Republika. Wszyscy, którzy oczekują dalszych komentarzy politycznych, dyskusji, opinii, to na pewno się nie zawiodą. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.